Środek od środka, wersja poszerzona, nowy program do nagrywania, więc prawdopodobnie nowe eksperymenty. Oczywiście również nowa tematyka. Wracamy do literatury. Dużo ostatnio historii takich poważnych, politycznych, mitycznych, chińskich, a tym razem japońska literatura i znalazłam pisarka Yoko Tawada, która kiedyś mieliśmy wędrującą duszę, mniej więcej rok temu. Na przełomie listopada i grudnia w poprzednim roku mieliśmy bardzo wiele różnych takich pisarskich przykładów znakomitej literatury w wykonaniu japońskich pisarek. Yoko Tawada z wędrującą duszą tłumaczoną na polski należała do nich, a tym razem bez jeszcze polskiej wersji, z taką nietypową okładką, która ujawnia cały swój pomysł graficzny, jak się ją rozłoży. Emisariusz. W wersji oryginalnej, jakaś mucha lata, przepraszam, w wersji oryginalnej Kentoshi, czyli posłaniec z latarnią, ten, co niesie latarnię, światło, Kento i Si jako posłaniec. Emisariusz to jest nazwa takiego wysłannika, ambasadora, posła, który z historycznego punktu widzenia udawał się na dwór chiński z Japonii. A tutaj cały pomysł ma dotyczyć Japonii po dziwnym kataklizmie. To jest bardzo krótka forma, 140 stron. Japonii po pewnym kataklizmie, który nie jest opisany, zostawiającym po sobie skażoną ziemię, skażone wszystko, praktycznie brak ludzi na ulicach, ale także zmiany w ciele, bo ludzie potrafią zamieniać się płciami między różnymi etapami życia. Nie wiadomo kiedy, nie wiadomo dlaczego. Także mężczyźni potrafią przechodzić menopauzę, która była do tej pory właściwa wyłącznie kobietom. I ten świat jest naznaczony jakimś dziwnym piętnem, na dodatek tak dziwnym, że władze Japonii z tej jakiejś przyszłości niedalekiej są nie tylko skłonne zrezygnować z korzystania z urządzeń elektrycznych, ponieważ wywołują w ludziach lęki, taki syndrom niestabilności, syndrom lęku przed tym, że coś może pójść nie tak. Decydują się także na zamknięcie kraju. Historia zatacza koło i Japonia na powrót staje się Sakoku, czyli krajem w izolacji, krajem zamkniętym, tak jak od 1603 do 1800 i tutaj połowy, w zależności od tego, którą datę przyjmiemy, powiedzmy 53 rok, wtedy kiedy Commodore Matthew Perry amerykańskimi statkami, czarnymi okrętami parowymi otworzył przymusowo japońskie granice na świat. Czyli 2,5 wieku w izolacji już było, a teraz wraca po to, żeby, jak można się domyślać, bo tutaj mało rzeczy powiedzianych jest wprost, żeby to japońskie skażenie nie poszło w świat. Czyli teoretycznie, żeby ochronić świat. Ale pojawiają się też wątki o wymianie języków, o sprzedawaniu języków, ale nie fizycznych jako części ciała, tylko elementów kultur. Japonia staje się krajem ponownie zamkniętym, hermetycznym, zmieniają się nazwy świąt. Jest jedno ze świąt, które ma w nazwie radość z tego, że po prostu jest się wciąż żywym. Życie staje się kruche, ulotne. Staje się czymś, co już praktycznie jest niedostępne dla młodego pokolenia. Młodego pokolenia, które ma zawsze budować, zmieniać i być oparciem dla starszych. Tym razem jest odwrotnie. Starsi nie umierają. Narratorem powieści, głównym bohaterem powieści tak naprawdę jest Yoshiro. Człowiek, który zbliża się do 108 urodzin. To też jest symboliczne ze względu na 108 różnych pokus buddyjskich, ale jako już ponad 100 latek nie jest jedyny. W doskonałej formie, niczego mu nie brakuje, wciąż pracuje, jest sprawny i takich 100 latków dookoła niego, jego znajomych, rówieśników, czasem osoby starsze, jest bardzo wiele. A młodzi naznaczeni jakimś dziwnym piętnem, chorobą, zmianami, przestają móc normalnie przyjmować pożywienie. Dla nich smak jedzenia nie jest ważny, bo je się cokolwiek. I to rozmowy starszych o tym, że coś było smaczne, a coś nie, stają się niezrozumiałe dla młodych. Główny bohater jest pradziadkiem dla swojego prawnuka i w takim mało typowym układzie podążają przez
tę krótką fikcję. Podążają razem tak naprawdę przez nawet kilka godzin, kilkadziesiąt minut, można by powiedzieć, że na początku mały musi się ubrać, mały nie ma imienia, Mumei. Nawet jego imię jest dosłownie brakiem imienia, Mumei. Musi się ubrać, idąc do szkoły, ale już na samym początku jego pradziadek twierdzi, że jeżeli byłyby zawody dostosowane do obecnej rzeczywistości i na przykład trzeba by było pełznąć jak ośmiornice, no to jego prawnuk dostałby realne szanse na medal. To jest dziecko naznaczone jakąś chorobą. Na japońskiej wersji okładki jest taka postać ni ptaka, ni człowieka, takiego teoretycznie ptaka w bardzo smutnych kolorach utrzymany, szaro, popielato, błękitno, granatowym. W takim jesiennym wyobrażeniu jakaś sylwetka ptaka. Ludzie bowiem zamieniają się czasem w ptaki. Jest też opowiadana taka historia. Rosną im dzioby, twarze zamieniają się w małe główki ptasie, ręce i nogi odpowiednio w pióra i w skrzydła i w takie kurzołapki, takie ptasie nóżki. Młody jeszcze tak nie wygląda, ale ma nienaturalnie dużą głowę, która mu cały czas ciąży, on się tak kolebie, jego myśli są rozedrgane. Przez pierwszych kilka stron widzimy, jak się stara ubrać, potem przez 100 stron prowadzi nas opowieść we wspomnieniach pradziadka, który przypomina sobie, jak było. Nie opowiada nam, co się stało, ale opowiada, co zadziało się z jego rodziną, bo odeszła jego żona, czyli prababcia, robi co innego. Odeszła jego córka, także zajęła się własnym życiem. Jego wnuk, ojciec prawnuka, uciekł w stronę hazardu. Każdy opuścił dom i on sam został z prawnukiem w takim nietypowym ułożeniu społecznym. W końcu, kiedy po 100 stronach mały się jakoś ubrał, jest zawieziony do szkoły, wózek, kołyska, ma go chronić przed światem. Ledwo co potrafi zjeść. Dziadek, pradziadek mu bardzo długo obiera dokładnie pomarańcze, żeby mały się ani nie zadławił, ani też nie było jakichś innych problemów z odrzuceniem tego pożywienia. A później okazuje się, że małemu dziecku bez imienia coś się stało w szkole, zasłabł. Przez chwilę patrzymy na świat okiem tego dziecka. To dziecko jest w ogóle bardzo dobre i jest pełne wyrozumiałości, dojrzałe ponad swój wiek. Chce wiedzieć o tym, jak było. A było tak, że nawet nie jest w stanie już się tego nazywać, bo rząd razem z zamknięciem granic nakazał, ale jeszcze nie pod groźbą kar, rezygnację z zagranicznych określeń. Odcięcie od zagranicy ma być pełne. To jest bardzo ciekawy zabieg, chociaż ta książka nie jest łatwa w odbiorze. Jest bardzo spokojna, tu się nie dzieje nic złego, poza tym, że wszystko jest skrajnie smutne. Ale tego się nie czyta dobrze i z lekkością, jak na przykład Fruwającą duszę, w której nie wiadomo było za bardzo o co chodzi w ogóle, bo była jednym takim strumieniem świadomości w klasztorze dla mniszek z jakimiś dziwnymi wierzeniami, ale tamto prowadziło nas. Tutaj jest bardzo duża sztuka, żeby wyłapać te treści pomiędzy bardzo skróconą formą. Nie jest to przyjemność czytać tę książkę, ale ma bardzo poważne nawiązanie do tego, co japońskie. No i o tym za chwilkę, bo jeszcze odnośnie samego tytułu. Pod koniec wyjaśnia się, o co chodzi z emisariuszem, bo emisariuszami mają być niektóre z młodych osób, które nadają się do tego lepiej niż inne. Każde tak samo oczywiście dotknięte tą tajemniczą chorobą i tym dziwnym bezwładem sił. Natomiast mają jechać za granicę i teoretycznie ten główny bohater, Mumei bez imienia, ma należeć do tej grupy. Czy tak się dzieje, czy tak się nie dzieje, trudno powiedzieć, bo zakończenie jest niejednoznaczne. Ale jest na to szansa. Książkę o takim tytule też, Kentoshi, emisariusz, pisał jego pradziadek, który był pisarzem jeszcze w poprzednim życiu. I w rezultacie, kiedy chciał swoją książką przybliżyć ten zapomniany świat, stwierdził, że to będzie za dużym zagrożeniem dla kolejnych pokoleń i całą książkę zniszczył. Ale cały czas chodziło o emisariusza. I teraz, dlaczego to przypomina coś bardzo japońskiego?
Yoko Tawada napisała swoją wersję Emisariusza w 2014 roku. W 1964 roku Kenzaburo Oe, który w 1994 roku, czyli 30 lat później, napisał sprawę osobistą, nie była to jego pierwsza rzecz, no ale Oe to noblista japoński, człowiek wielu talentów. Tak samo jak Yoko Tawada, wielki pacyfista i przeciwnik energii atomowej, Tawada mieszka w Niemczech i tam czasami nawet japońskie media pokazują, że bierze udział w różnych demonstracjach antynuklearnych, które sprzeciwiają się rozwojowi broni atomowej. Było tak w poprzednim roku. I teraz, albo na początku tego już nie pamiętam, i teraz sprawa osobista. Kenzaburo Oe, to jest wersja tłumaczona z angielskiego. A on pisał, to jest niezwykła książka, tak samo mniej więcej rozmiarami podobna do Tawady. To są dwie cienkie formy. Tawada jest troszkę wyższa, dlatego może i te literki na większej powierzchni zajmują mniej miejsca objętościowo. Oe pisał o własnych doświadczeniach. Jemu urodziło się dziecko z dużą niepełnosprawnością. Tutaj, tak jak na okładce, coś się działo dziwnego z głową. Główny bohater tej książki, która jest teoretycznie fikcją, ale opartą na życiu Oe, Ptak, ma pseudonim, który nie do końca pasuje do niego po latach, ale on się nie zmienia, jest taki jak ptak i to też jest łącznik do Tałady, nieporadny. Jego żona rodzi, a on chciał całe życie jechać do Afryki. Jego żona rodzi w bólach. Poród się przedłuża. Dziecko rodzi się z ogromną niepełnosprawnością, ma przepuklinę mózgu. Lekarze nie dają mu żadnych szans. Nawet nie mówi się matce, co się stało z dzieckiem. Jakaś wada, trwają badania, nie wiadomo co będzie. Ale on chciał jechać do Afryki. Wie, że zachowuje się jak egoista, ale nie jest sobie w stanie z tym poradzić. Idzie po pomoc do starej znajomej, przeżywa z nią krótki romans. Chce nawet się związać, żeby uciec od żony. Dziecko ma umrzeć, nie dają mu lekarze żadnych szans, on wreszcie będzie mógł wyjechać, odciąć się, wziąć rozwód i zostać tym ptakiem po wsze czasy. Ale zmienia się. Znajduje w sobie siłę, przechodzi transformację. Tutaj u Yoko Tawady ojciec Mumeya, prawnuczka bez imienia, ojciec, czyli wnuk głównego bohatera, porzucił dziecko. Ono jest siłą rzeczy niepełnosprawne, jak i większość jego pokolenia. Ale je porzucił. Nie dorósł, nie zmierzył się z tą chęcią zmiany. A tutaj główny bohater przechodzi transformację całkowitą. Przyjmuje dziecko, operacja się udaje. Rzeczy kończą się na tyle dobrze, na ile mogą się dobrze skończyć, ale wszyscy są z tego ptaka, do którego już przydomek ze studiów, z czasów licealnych nawet jeszcze, nie pasuje, są z niego dumni. On się zmienił. Yoko Tawada i Kenzaburo Oe tą parą Emisariusz i Sprawa Osobista tworzą bardzo ciekawą parę. Warto sięgnąć po te książki obie. Ja sobie Sprawę Osobistą przeczytałem wczoraj i dzisiaj, żeby mieć ją na świeżo i rzeczywiście one bardzo, bardzo pasują, nawet właśnie w tych drobiazgach. A już na samo zakończenie, żeby... Tutaj nam jeszcze taki ptak, ale już przypadkowo wyziera z nazwiska, to już przypadek. Fogel, Ezra Fogel. To, że ktoś się nazywa ptak, w tym przypadku to jest naprawdę detal. Jeżeli mamy emisariusza w tytule Yoko Tawady z Japonii do Chin, takiego posłańca, to najnowsza i niestety już ostatnia książka Ezry Fogla, który zmarł, o wzajemnym stawianiu sobie czoła nawzajem przez Chiny i Japonię. China and Japan Facing History. Solidna książka. To jest 500 stron. No i Ezra Fogel, który wiedział dosyć sporo. Jeżeli ktoś by chciał wiedzieć o... To będziemy czytać, to jeszcze przed nami. Jeżeli chciałby wiedzieć więcej o kontaktach japońsko-chińskich, no to właśnie po przeczytaniu takiej fikcji Yoko Tawady Emisariusz może sięgnąć po wzajemne relacje chińsko-japońskie. No i na tym sobie dzisiaj zakończymy. Dzięki za uwagę.